No to projekt 1500 ruszył. I myśleliście, że co, że dacie mi możliwość złożenia górala, bo zdecydowana większość z was prosiła o górala za 1500 zł. A ja nie skorzystam z możliwości kupienia kolejnego Cannondale'a. Oczywiście nie sobie, będzie to na potrzeby projektu. Wiem, że mogę być dla was trochę monotematyczny, ale nie martwcie się, to nie będzie... Nie będą tylko Cannondale w tych projektach występowały. Ale myślę też, że dla wielu z was będzie to jednak coś ciekawego. Mamy tutaj ramę Cannondale F600 rocznik 95, czyli mamy 20-letnią ramę. Chcę wam pokazać, że za 1500 zł złożymy rower, który będzie fajnie wyglądał. Chociaż ja chyba będę składał trochę rowery takie na zasadzie love it or hate it, czyli albo będziesz go kochał, albo będziesz go nienawidził. I tak chociażby wygląda właśnie rama. Prawie że identyczna rama jak mój killerek. Powiem wam na wstępie tylko tak. Pomyślałem na początku, że po prostu kupię gotowy rower, powymieniam w nim trochę części i będzie projekt za 1500, ale zacząłem przeszukiwać oferty i są fajne oferty. Można, w zasadzie mógłbym wam kupić za 1500 rower i zrobić wideo na ten temat i tylko go wyczyścić i byłoby coś fajnego. Stwierdziłem, że jeżeli jednak bawimy się, to bawimy się na całego. Dlatego ta rama będzie malowana i też na początku myślałem, żeby oddać do lakiernika, ale w końcu stwierdziłem, jak już robimy na całego, to będziemy ją malować. Czyli tą ramę malujemy według własnego, naszego projektu. Kilka informacji tylko na początek, bo jest to wstępne wideo. Rama waży około 1650 gramów, zważona w takim stanie, w jakim jest, czyli bez wkładu suportu, bez haka, bez zacisku sztycy. I teraz nie pamiętam, czy ze śrubkami, czy bez, chyba ze śrubkami była wrzona, ale zważę jeszcze raz, bo na pewno dokładne dane będę wam podawał. Jest to rama aluminiowa, oczywiście główka ramy 1,5 cala, 20 lat temu Cannondale miał już 1,5 calowe główki ramy i nie jakieś taper, które wyszły w miarę niedawno, ale po prostu pełne, sztywne, coś na pewno ciekawego. Ta rama nazywała się jeszcze, ten model nazywał się jeszcze F600. W katalogu Cannondale'a jest napisane, że jest to kształt nazywany Delta V, tak? Delta V wcześniej. Potem już od 96 roku te rowery będą się nazywały Killer, czyli to, co ujeżdżam teraz. Dlaczego ta rama wymaga malowania? Można by było zostawić ją w takim trochę stylu, prawda, porysowanym, oldschoolowym, taki trochę rat, taki szczur, ale nie zrobimy tego z kilku względów. Po pierwsze chcemy, żeby, ja bym chciał, żeby ten rower wyglądał no, prawie jak nowy. Będzie kilka ciekawych w nim też, myślę, może nie technologii, ale rozwiązań, ale ta rama wymaga malowania, ponieważ w starych ramach, pokażę wam to, postaram się wam to pokazać z bliska. W okolicach, gdzie mamy te gwinty, stalowe gwinty na śruby do koszyków na bidon, lubi się dookoła rozchodzić, no nie wiem jak to nazwać, to jest takie białe coś, no ale najwyraźniej tutaj gdzieś to zaczyna rdzewieć, ten gwint, a tutaj dookoła rozchodzi się taki proszek biały. W każdym razie wygląda to najwyraźniej, że proces utleniania gdzieś tam się rozpoczyna. Oczywiście rama aluminiowa nam nie rdzewieje, ale to wygląda już nieładnie, ponieważ po prostu tak, nie wiem jak to nazwać, to są takie purchle pod tą warstwą lakieru. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, osoba, która mi ten rower sprzedała i przysłała, włożyła go do kartonu rowerowego, wszystko fajnie, ale koło niezabezpieczone, z otwartą, z odsłoniętą ośką, położyła właśnie obok ramy i mamy tutaj nawet większe wyzwanie chyba niż ten lakier, bo mamy mocno porysowaną, słyszycie to, jest lekkie wgłębienie i postanowiłem, że nie zamaluję tylko jedynie, ale to lekkie wgłębienie będę się postarał fachowo naprawić tak, żeby to naprawdę było na kolejne lata. Jaki osprzęt dokładnie, to jeszcze wam nie powiem. Powiem wam tylko, że na pewno będzie
Amor z przodu i to będzie oczywiście Hedgehog, będzie blokada skoku i będzie 50 albo 60 mm tego skoku i będzie napęd uproszczony w systemie 1.10. Myślę, że to będzie bardzo ciekawy projekt. I teraz pytanie do Was. W zasadzie ja mam dla Was dwie propozycje, no chyba, że będziecie mieli jakieś inne pomysły, no to walcie, ale moje propozycje, jeśli chodzi o kolor ramy i Amora, to jest jednolity czarny mat, albo uwaga, biały mat. Jaki wybieracie kolor? Czarny mat czy biały mat? Piszcie w komentarzach. A jeżeli naprawdę jakiś inny, na przykład jakieś zielone metaliki też mogą wyglądać super, to piszcie. Ja akurat myślałem o tym, żeby zrobić jednego, bo mój drugi też będzie malowany. Jednego zrobić biały mat, drugiego czarny mat. Postawimy je przy sobie i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Piszcie w komentarzach więcej informacji w kolejnych wideo. No a przy okazji otwieram Wam playlistę, otwarta już jest chyba nawet, playlista Projekt 1500 i w niej będziecie krok po kroku widzieć, jak teraz przygotowuję tą ramę do malowania, a potem składam. Super, nie mogę się doczekać, aż to ujrzy światło dzienne. Tyle na razie, do zobaczenia.